Witam w Przepisie na ogród. W dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, jak wykonać bardzo skuteczny oprysk ze skrzypu polnego. Oprysk ze skrzypu polnego jest bardzo skuteczny w walce z mączniakiem. W tym roku, z racji tego, że w lecie jest bardzo dużo opadów, właściwie wszędzie mamy problem z tą chorobą. Do wykonania oprysku potrzebujemy 30 g suszonego skrzypu, który możemy kupić w aptece, oraz litr wody. Skrzyp wsypujemy do wody i odstawiamy na 12 do 24 godzin, co jakiś czas mieszając. Po upływie tego czasu rozcieńczamy roztwór. Na jedną część skrzypu dodajemy 3 części wody. Następnie gotowym roztworem regularnie spryskujemy nasze rośliny. Bardzo dobrze na opryski ze skrzypu reagują floksy, pomidory, a z roślin balkonowych petunie i pelargonie. Stosowanie tego oprysku regularnie może zapobiec powstaniu mączniaka, który w tym roku jest naprawdę bardzo niebezpieczną chorobą. To wszystko na dzisiaj. Zachęcam Was do wykonywania naturalnych oprysków przeciwko chorobom i szkodnikom. Zanim sięgniecie po chemiczne preparaty, spróbujcie najpierw domowych sposobów.